Czy może być lepsze miejsce do grania niż Stadion Narodowy, obiekt, który przyciąga tysiące widzów na mecze reprezentacji kraju? Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce do grania, także w planszówki, dla graczy niż właśnie serce sportowe tego kraju? Czy na obiekcie takim jak Stadion Narodowy da się zrobić wspaniałą imprezę? O tym dzisiaj. To jest podcast Kto Wygrywa? Ja mam na imię Tomek i mówię bardzo dużo o grach. Posłuchajcie. Cześć, tu Tomek, Kto Wygrywa? Dzisiaj opowiem Wam o planszówkach na PGE Narodowym. To już moja piąta impreza. Do tej pory czterokrotnie byłem jako wydawca z Lucrum Games i tym razem byłem jako współorganizator, a tak się złożyło, że zostałem wynajęty przez Stowarzyszenie Awangarda, które jest organizatorem całego wydarzenia, do tego, aby prowadzić kampanię informacyjną na Facebooku. I tutaj taka mała uwaga, znacie mnie, Kto Wygrywa, to ja prowadzę ten fanpage i te działania moje zostały na tyle zauważone, że Ignacy Mościcki z Awangardy zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie poprowadziłbym oficjalnego fanpage'u planszówek na PGE Narodowym przed imprezą. Ponieważ ja sobie jakoś z tym radzę, to Ignacy pomyślał o mnie, a ja się zgodziłem. Czy to była dobra decyzja, biorąc pod uwagę, ile rzeczy dzieje się na Kto Wygrywa, jeszcze dorzucić kampanię informacyjną na jednej z największych imprez planszówkowych w Polsce? Już teraz będę Wam opowiadał o tym, co się wydarzyło w 1 grudnia, a także 30 listopada. Jestem, szczerze mówiąc, strasznie zmęczony, więc wszelkie potknięcia językowe, bardzo Was proszę, wybaczcie mi. Cały dzień na nogach, dziesiątki tysięcy wykonanych kroków, czyli kilkanaście, podejrzewam, albo nawet ponad 20 wychodzonych kilometrów, nieprzespane noce, a i tak wydaje mi się, że nie byłem najbardziej zmęczoną osobą na całej imprezie. Ile osób robi planszówki na Narodowym? Powiem Wam, że prawie 200. To jest liczba wszystkich organizatorów, wszystkich wolontariuszy i nie liczę tutaj wcale wydawców. Na obiekcie, jakim jest Stadion Narodowy, to teraz wszystkich, którzy nie byli na tej imprezie albo nigdy nie byli na planszówkach na PGE Narodowym, od razu uprzedzę, nie gramy na płycie głównej, tym bardziej, że jest zima i byśmy tam wszyscy zamarzli. Obiekt taki jak Stadion Narodowy to obiekt super nowoczesny, to jest obiekt, który przez cały rok pracuje i zarabia. Albo traci, no ale załóżmy, że zarabia. W tym obiekcie są wspaniałe sale konferencyjne, szerokie korytarze. To miejsce na gastronomię, wykłady, szkolenia i choćby nawet teraz w grudniu jest organizowane lodowisko na płycie stadionu, a my gramy sobie w salach konferencyjnych i w korytarzach, dzięki czemu bardzo, bardzo dużo stołów jesteśmy w stanie tam postawić i dużo ludzi może przechodzić między kilkoma poziomami. Jak to wyglądało? Na poziomie minus pierwszym byli rozmieszczeni wystawcy, czyli głównie wydawcy gier, oraz mieli tam swoje stoły pokazowe, tak żeby można było od razu skierować zainteresowanego gracza na pokaz danej gry, a na samej górze, na koronie obiektu, czyli na drugim piętrze, w salach konferencyjnych odbywały się przeróżne atrakcje, od turniejów, games roomów, szkoleń i przeróżne pokazy. Postaram się z Wami tutaj przejść przez całą tą imprezę, tak jakby minuta po minucie, może nie, ale tak godzina po godzinie i miejsce od miejsca do miejsca. Oczywiście opowiem o tych najciekawszych miejscach, które dla Was wyłapałem i wynotowałem, ale chciałbym też powiedzieć, że jeśli byście chcieli zobaczyć moje relacje z tego dnia, to 1 grudnia na wydarzeniu planszówki na PGE Narodowym 2018, jak głupi chodziłem z kamerką i komentowałem na bieżąco. Niestety okazało się, że wziąłem nie ten kabel, który trzeba, aby połączyć dyktafon z komórką, ale mimo wszystko mam nadzieję, że tam trochę było słychać, ludzie komentowali, w pewnym momencie komentowali bardzo nieładnie, bo byłem w dosyć kłopotliwej sytuacji, o czym opowiem za chwilę. Może nawet tak pokrótce opowiem Wam najpierw, co miałem tam robić. We wrześniu spotkałem się z Ignacym i on przedstawił mi pomysł na to, żebym poprowadził fanpage, żebym opowiadał o grach, o wystawcach, żebym przekazywał informacje, żeby te posty były w miarę systematyczne, żeby były w jednym layoucie. I myślę, że to się udało. Jeśli macie jakieś uwagi, jeśli oglądaliście, to po prostu
sobie zobaczcie, jak ja to prowadziłem. Też liczę na konstruktywną krytykę, jeśli czegoś było za mało, za dużo. Tam był taki też między innymi pomysł, zadawajcie pytania, my na nie odpowiemy. Ja ten wątek założyłem, a ponieważ jakby nie byłem kompetentny do tego, żeby odpowiadać na te pytania na bieżąco, bo nie jestem na obiekcie, na przykład gdzie zostawić kurtkę, albo jakie przekąski będzie można zjeść w trakcie stadionu, to tak jakby osoby, które są na bieżąco na stadionie, mogą takie rzeczy wiedzieć. No i tam powiedzmy, że trzeba było trochę poczekać na odpowiedzi pod komentarzami, ale one wszystkie zostały zaspokojone i to ponad tydzień przed imprezą, więc ta ciekawość, mam wrażenie, została zaspokojona. Na fanpage'u odbywały się też bardzo fajne konkursy, cieszące się ogromną popularnością, konkursy partnerów i takich głównych wystawców podczas planszówek na PGE Narodowym. I myślę, że było pierwszy raz tak, że były i informacje, i rozrywka, i trochę takich emocji związanych z grami. Ile kosztowało to czasu? Powiem szczerze, że mnóstwo. Szczególnie, że taki jestem rozdarty, bo tutaj bardzo fajne pomysły na kto wygrywa, a tutaj no jednak starałem się profesjonalnie podejść do tematu kampanii informacyjnej i na wydarzeniu, i na fanpage'u oficjalnym. Tym bardziej, że uwaga, samo posty z wydarzenia przez całe 3 miesiące, od kiedy to wydarzenie wisiało w sieci, nie zgadniecie, do ilu osób te posty potencjalnie dotarły. Otóż ta liczba jest 7-cyfrowa. To jest 1 300 000 osób. Powtórzę, 1 300 000 osób miało szansę dowiedzieć się o planszówkach na Narodowym dzięki tym postom. Zasięgi były gigantyczne. I też takie moje zdziwienie, jeśli pisałem do wydawców niektórych i prosiłem się o informacje i ich nie dostawałem. Tak jakby nie zależało niektórym na postach w wydarzeniu obserwowanym przez 30 000 osób. Skończyło się to około 33 tysięcy, ale przez większość czasu, przez 3 miesiące, obserwowało wydarzenie ponad 20 000 osób, aż urosło to do 32 tysięcy z hakiem. Ale o samym wydarzeniu. Słuchajcie, wchodzę tam w piątek po południu, wchodzę na halę wystawców i sobie myślę, dobra, to przejdę po tych wystawcach, sprawdzę, co tam się dzieje, zapytam się, jakie atrakcje poprzygotowywali i będę Wam na bieżąco na wydarzeniu wrzucał, jakie gry, jakie ceny, jakie atrakcje i tak dalej. A tymczasem, słuchajcie, wchodzę na poziom minus pierwszy, godzina jest 17, nawet 17.30, a tam nikogo nie ma. I szybko policzyłem sobie, że impreza jest za 16 godzin, a to ma być jedna z największych imprez planszówkowych. Jeśli by patrzeć na frekwencję jednego dnia, to jakby najliczniejsza impreza tylko planszówkowa. I okazuje się, że nikogo nie ma. I nagle tam patrzę, chłopaki z G3 idą, no ciągną jakąś paletę. No i są pierwsi w ogóle. No i myślę sobie, o co tu chodzi? No nie ma stołów, nie ma krzeseł, no nie ma nic. Ale pytam Ignacego, Ignacy mówi, wszystko w porządku, zaraz przyjadą stoły, zaraz przyjadą krzesła, wydawcy już się zjeżdżają. I to naprawdę to przypomina trochę takie budowanie piramidy, nie? Że ile tych tysięcy ludzi, jak niczym mróweczki, to budowały. I rzeczywiście z godziny na godzinę pojawiali się kolejni, pojawiały się stoliki, pojawiały się jakieś metrówki, odmierzanie i walka o każdy centymetr hali, ustawianie się, ustawianie lampek, światełek i to naprawdę była czysta przyjemność patrzeć, jak, tak nie wiem, przeszedłem z jednego końca na drugi, szukałem gdzieś zasięgu i nagle powstawało jedno, drugie, trzecie, czwarte stoisko, tu za chwilę coś wyrosło, tam krzesła, tam stoliki i te dziesiątki dzielnych ludzi naprawdę zasuwały. I tu nie mówię tylko o wystawcach, ale też mówię o wolontariuszach z awangardy, którzy też czyli te stoły, jeszcze na nieszczęście wszyscy goście dostali super, ekstra fajne, mięciutkie, bankietowe krzesła. I teraz pytanie, czy to było tak, że organizatorzy postanowili zadbać o wasze pupy, czy to był przypadek? Otóż to był przypadek. Okazało się, że wypuszczalnia nie miała plastikowych rozkładanych krzesełek i w tej samej cenie dała krzesła te właśnie takie wypasione, mięciutkie. I wszystko jest fajnie, tylko jak się jest wolontariuszem i trzeba nosić krzesło, które jest 3 razy cięższe niż krzesło składane, i tych krzeseł są setki, jeśli nie grubo ponad 1000, to już nie jest takie fajne, więc pamiętajcie, jak sobie wygodnie siedzieliście, to ktoś to kurczę musiał zanieść i wynieść. Także to jest taki ogrom pracy, jeśli widzieliście, jak wielki jest to obiekt, ile tych miejsc jest,
to wiecie o co chodzi. Też w salach konferencyjnych poustawione blaty, porozstawiane, porozkładane kartki, wolontariusze na wejściu, rozstawiają szatnie. Naprawdę obejrzenie tego zasługuje na jakiś taki osobny reportaż i myślę, że to jest coś, co jakby nie wpadłem sobie na to, żeby coś takiego nagrać. Później pojechałem sobie na nocleg, który też był organizowany tam przez przyjaciół awangardy. No i następnego dnia w sobotę od samego rana, już tam jakaś godzina przed ósmą, meldujemy się na stadionie, jakieś poprawki jeszcze w nocy, czytam wszystkie komentarze, patrzę się cały czas, o co ludzie pytają, o parking, czy parking będzie otwarty, ten, tamten. Ja nie jestem z Warszawy, więc nie wiem, zaczynam szukać takich informacji, wrzucam, pakuję informacje, że 10, że przyjdźcie o 10, jeszcze piszę dzień wcześniej poradnik na grupę gry planszową, grupę gry planszowej, jak w ogóle przeżyć ten dzień, żeby też fani, kto wygrywa, wiedzieli, jak sobie tego dnia nie zepsuć, na przykład czekając przez pół dnia na jeden turniej, podczas kiedy można grać tak naprawdę w wielu miejscach i łowić fajne atrakcje, okazje. Także gdzieś mniej więcej o godzinie pierwszej w nocy poszedłem spać, jak już wszystko powrzucałem. I następnego dnia od rana już też po prostu nerwowo patrzę się, czytam, no ale kurczę, tych pytań na fanpage'u nie ma jakoś specjalnie dużo. Myślę sobie, albo nikt nie przyjdzie, albo wszystko wiedzą. Okazało się, że wszyscy wiedzieli, bo kolejka zaczęła się ustawiać już przed godziną 10 na poziomie 0. Było minus 10 stopni, więc też to było dosyć takie no dla wytrwałych, żeby wyjść z domu i na te minus 10 przyjść. No i teraz sytuacja jest taka, że tam wystawcy się rozstawiają, wybucha, już się zbliża godzina 10, ja już stoję i nagrywam, chcę nagrać wejście na stadion, jak ci ludzie się wlewają, zaczynam nadawać relacje, tak na takim flow opowiadam o atrakcjach, kto tam czeka na nich, na tych gości, kto przygotował jakie niespodzianki, jakie gry warto zobaczyć i wymieniam, a lista jest bardzo długa, mówię to na dużej szybkości. No, tymczasem jest 10:05, brama nie jest otwarta, 10:10, nic, ja na live, tam już komentarze zimno nam, otwierajcie, to są jaja, co wy robicie, ja stoję na tym piętrze, nie wiem o co chodzi, nie mogę iść z tym live'em, bo jak przerwę live'a teraz, to jeszcze powiedzą, że okej, coś tam się stało, jeszcze dzień wcześniej, czy w noc wcześniej spalił się namiot na lodowisku i wszystkie media mówiły o Stadionie Narodowym i uspokajały, że będą planszówki na Narodowym, więc to była świetna informacja i koledzy do mnie pisali, jak się pali namiot na Narodowym, żeby przykuć uwagę do wydarzenia, ale przysięgam, to nie ja, to chyba chłopaki z Dead Men Tell No Tales, czyli o płonącym statku może to zrobili, żeby sobie przykuć tutaj uwagę, pozdrawiam. Chociaż to oczywiście żarcik i to taki suchutki. No i słuchajcie, no było to bardzo kłopotliwe. Zacząłem się też troszeczkę denerwować, w końcu przerwałem transmisję i o godzinie 10:20 ta brama została otwarta, no ale też ochrona nie wpuszcza naraz tam, nie wiem, 1000 ludzi, no bo to byłaby dewastacja, ludzie by się po prostu pognietli, także było to wszystko wpuszczane falami i ruch był wstrzymywany na takiej żelaznej kracie, a ludzie byli proszeni o zostawienie kurtek, no ale dopóki w tym pierwszym holu było dużo osób, to ochrona nie wpuszczała następnych. Więc tam, patrząc na to wszystko z balkoniku, zbiegłem na dół, no i zacząłem podbiegać do ludzi i mówię, słuchajcie, nie patrzcie teraz w telefony, tylko uciekajcie na górę po schodach, tam sobie poczekajcie, a czekamy na kogoś tam. Mówię, to powiedzcie im, że idziecie już na górę, opróżniamy to pomieszczenie, bo inni też czekają. Trzeba odebrać opaski, wchodzi grupa 6 osób, idą w szóstkę po opaski, idą w szóstkę do szatni. No bez sensu, jeden idzie po 6 opasek, a reszta już oddaje rzeczy do szatni i oddaje rzeczy tego, który poszedł po opaski i natychmiast zjeżdżają schodami w dół albo do wystawców, albo na dwójkę na górę. No i jakby, ponieważ jakby nie boję się mówić do ludzi i gdzieś tam pokrzyczałem jak na tych wchodzących, słuchajcie, żwawo, co jest zimno, tu jest ciepło, tam ci marzną, wchodźcie. Ta obstawa na dole przy recepcji też zaczęła tak tutaj mobilizować, dyscyplinować tych wszystkich wchodzących i to błyskawicznie szło. Tylko w przypadku klas z dzieciakami oczywiście wolniej, bo ten nauczyciel musi ich przeliczyć. Jak jest dziecko, coś tam zapomni bułkę czy batonika i musi się wrócić. To jest kłopot, ale zaczęło to wszystko przebiegać bardzo sprawnie. Co kilka minut ta brama się otwierała i wchodziło kolejne 50 osób i 50 osób i 50 osób. No i w końcu było tak, że godzina 10:55
I słuchajcie, przez stadion nie było nikogo. I nie tylko, że ludzie odeszli, tylko dlatego, że wszyscy weszli do środka. Cała ta kolejka została rozładowana i od tej pory było tak, że ktokolwiek nie przyszedł, to sobie od razu wchodził tak na luzie z buta. I nie było tak, że wchodziły grupki, tylko rzeczywiście upchaliśmy tych wszystkich ludzi w ciągu, no z naszym tutaj, jak mówię naszym, pod kątem organizacyjnym, to oczywiście w imieniu wszystkich organizatorów bardzo przepraszamy. Tam po prostu były jakieś niedoróbki na hali wystawców i ochrona nie chciała wpuścić gości imprezy. Możemy tylko przeprosić, wybaczcie, ale na swoje usprawiedliwienie powiemy tyle. Od godziny 10.55 przez cały dzień nikt nie marzł, bo wchodziło się natychmiast na stadion. Ta powierzchnia była na tyle zwiększona, była dużo większa niż myśleliśmy, że będzie i że po prostu ludzi można tam porozstawiać. Także wielkie brawa dla awangardy, dla Ignacego, który to wywalczył, który to wszystko tam ze swoimi ludźmi rozplanował, dlatego że moim zdaniem, poza wtopą 20-minutową i oczywiście minus 10 stopni na zewnątrz, to tutaj to wejście przebiegało niesamowicie sprawnie. I powiem Wam, że mam porównanie do poprzednich lat. Były kolejki ogromne, stało się pół godziny, godzinę w kolejce, ludzie się odbijali od kolejki, przychodzili, odchodzili z kwitkiem, narzekali. Dzisiaj przez całą niedzielę oglądam, szukam, patrzę i są nieliczne niezadowolone głosy, o niezadowolonych głosach opowiem na koniec. I teraz cała impreza, jak to wszystko tam wyglądało, to opowiem Wam tak pokrótce, bo oczywiście możecie zobaczyć wszystko na live'ach, na wydarzeniu. Przechodzę od stoiska do stoiska, rozmawiam z niektórymi ludźmi, ale powiem tylko tak bardzo, bardzo w skrócie. Nasza księgarnia urwała, tutaj po numerkach na mapce będę opowiadał, nasza księgarnia po prostu rozwaliła system. Raz, że nowiuteńką choinkę chcieli wypchnąć do ludzi, żeby ludzie w to grali, więc dali cenę 50% niższą. No więc super, super cena za bardzo fajną grę. Oprócz tego postanowili wyczyścić magazyny z kilku bardzo fajnych tytułów i to jakaś śmieszna Wielka Ucieczka, Piranie, gry z serii Zagrajmy Mamo za jakieś 20-25 zł, to nawet Merlin takich cen nie miał na te gry. Ja od razu stawiłem na dzień dobry w naszej księgarni stówkę, jeszcze do każdej gry dodawali wielką, fajnej jakości kolorowankę za złotówkę, więc tych kolorowanych gier nakupiłem na prezenty, do żony zadzwoniłem, co komu kupić. Po prostu zmiażdżyli system. Jak zwykle nasza księgarnia na wielki plus. Zresztą tę ekipę to naprawdę Jarek zbudował świetny zespół. Jarek, Ola, Michał, Martyna. No po prostu bardzo, bardzo miło zobaczyć, jak oni pracują, jakie mają podejście, jak są żubawi i tak dalej. Po drugiej stronie G3 też mieli swoje święto, byli partnerem wydarzenia, podobnie jak nasza księgarnia. Mieli Mistrzostwa Świata w Sabotażystę i w Wizarda. Zjechali się ludzie z całego świata, nawet z Azji. Przyjechał Fredrik Mojerson, autor Sabotażysty, i podpisywał o godzinie 12 gry. Mieli też Zaginione Kopalnie, czyli tego planszowego Sabotażystę, który jest dostępny na razie tylko w Empiku i to będzie do końca roku. Tę grę możecie między innymi mogliście wygrać na planszówkach na Narodowym i na Kto Wygrywa. I tam właśnie Patryk i Kamil bardzo, bardzo fajnie to wszystko ogarnęli. I z ekipą mieli też bardzo fajne wyprzedaże. Prezentowali szarlatanów z Pasikurowic, który to jest jakby no nieszczęście, tak? Ta gra nie dojechała. Tam ona ma dojechać zaraz po weekendzie, więc ewidentnie brakło 2-3 dni na to, żeby szarlatani mogli mieć swoje święto na Narodowym, bo ja tej grze bardzo kibicuję, bardzo mi się ona podoba. Bardziej jeszcze niż Broom Service, a na półce położyłbym to obok Broom Service. Także szarlatani z Pasikurowic też niedługo do wygrania, na Kto Wygrywa. I także zwróćcie uwagę na tę grę. Także tutaj jest, i tak mieli dużo roboty, ale G3 bardzo, bardzo na plus. Kawałek dalej była Granna, która jak zwykle miała super oferty dla dzieci, między innymi Kapital za 40 zł, też sporo tych takich mniejszych gierek wyprzedawali, Lisek Chytrusek, taka gra zabawka, też była w jakiejś rewelacyjnej cenie, jak zwykle mnóstwo takich materiałów szkolnych, te korony dla dzieciaków. No naprawdę też spore oblężenie. Na Cube widziałem głównie Seafall, który próbują sprzedać, próbują i nie mogą. W sumie nie widziałem tam jakiejś specjalnie fajnej atrakcji. Na Portal Games był Gizmos i prezentowali tak przedpremierowo Ex Libris. Gizmos wygląda obłędnie.
Też był Monolit Arena. Przyjechał Ignacy Trzewiczek po południu i do wieczora podpisywał gry. Także portal w fajnym miejscu. Jak zwykle tam ci portal gamerzy oblegali stoisko. Vertima prezentowała My Little Scythe, no, Lincolna już mieli, także też bardzo fajnie. Vertima to jest dystrybutor Phalanxów. Pokazywali też nowe gry od Helvetica, też takie, które dopiero mają wyjść. Tam taka gra o piesku Winston. U Hobbitów też były fajne promocje cenowe. Było to Kaido, te jubileuszowe. Na Egmoncie też wyprzedaż. Były takie całe kosze z grami po 15 zł. Było wielkoformatowe Ubongo 3D, także też można było sobie to sprawdzić. Widać było, że są bardzo fajnie przygotowani. Mieli też finał Mistrzostw Polski z potworami w Tokio. Lacerta prezentowała, oczywiście Azula sprzedały dziewczyny do zera. Pozdrawiam wszystkie trzy siostry, które tam z Agatą na czele, które dzielnie stały na straży Lacerty i dwoiły się i troiły. Lacerta pokazywała Azula Witracze Sintry i to nie jest tak, że ja tylko oszalałem na punkcie tej gry. Każdego, ile razy tam podchodziłem i pytałem się, jak się podoba, to wszyscy mówili, o, dużo lepsze niż Azul, albo jakie fajne, normalnie, super. Opanowałem się, nie zagrałem, żeby nie blokować ludziom stolików, bo miały dziewczyny tylko kilka egzemplarzy pokazowych. Było stoisko Narodowego Centrum Kultury, takiego głównego sponsora całej imprezy, czyli tutaj od razu takie zastrzeżenie. Fajnie, że NCK sponsoruje planszówki na Narodowym, że jest to traktowane też jako wydarzenie takie kulturalne, już znaczące, bo bez takiego porządnego zastrzyku finansowego, no po prostu to odbyłoby się na tym, że albo tej imprezy by nie było, albo wydawcy mieliby naprawdę potężny cios finansowy i jeszcze droższe metry, a o cenach gier opowiem za chwilę, bo to też wiąże się z opłatami bardzo wysokimi za stadion. Faniverse był widoczny w bardzo dobrym miejscu, nawet lepszym niż partnerzy wydarzenia. Mieli na środku ustawione takie ścianki. Tam czekamy na Kemeta, no to pozostałe gry, no to tak trudno mi to powiedzieć. No, ja już kilka razy mówiłem, że to nie są gry, które urywają cokolwiek, szczególnie Laguna, która jest chyba jakąś pomyłką doktora Knizi, ale rybki czy dinozaury dla dzieci widziałem, że cieszyły się sporym oblężeniem. Tutaj na liście widzę Blackmon Games. No tutaj oczywiście to było jedno wielkie święto. Pękła bańka na zbiórce, na RPG ze Cthulhu. I widać było to, jak ten zespół jest i zmęczony, i usatysfakcjonowany, i napełniony taką energią, szczęściem. Tam były pokazy tej gry. Widać, że RPG trzymają się. Miała być dziś jakaś wielka niespodzianka ogłoszona. Niestety okazało się, że czekają na jakąś zgodę, ale nie, chyba ta zgoda nie nastąpiła, bo przynajmniej w drugiej połowie dnia ja nic takiego się nie dowiedziałem. Lucrum Games miało fajną wyprzedaż. Mieli po prostu premierę Aury z dodatkiem Flowers. Mieli premierę Dochodzenia i takiej gry rodzinnej Wybierz mnie. I wyprzedawali też Yeti i Gaję. I tam było tak, że jeśli wydalibyście stówkę, to Yeti i Gaia byli za 10 zł. No to jest naprawdę super, super cena za bardzo fajne gry, szczególnie Yeti, taka gra familijna, zimowa, jeszcze o wyprawie górskiej z klimatem. Naprawdę, naprawdę super, bardzo, bardzo fajnie, bardzo dużo osób skorzystało z tej akcji. Stoisko Barda, tutaj pokazywali głównie Carcassonne Safari, ale też brakło mi czegoś takiego magnesu, który by przyciągał do stoiska, czyli jakąś jedną fajną, nie wiem, wyprzedaż, jakąś fajną akcję, jakiś powiązany zakup, że jeśli coś kupisz, to coś tam będzie. No po prostu były te gry i jak pytałem o dziewczyny tam na stoisku o jakiś haczyk, który przyciągnięciem, to tak w sumie nikt nie mógł mi nic powiedzieć. Obok Trefl Joker Line i tutaj wyprzedawali dwie gry Astro Gem, które chyba nie mogą sprzedać, chyba nigdy nie sprzedadzą, ale mieli zero Rainera Knizi w bardzo przyjemnej cenie, tam kilkunastu złotych. To fajna gra, na którą można się było pochylić. Tam można było też minąć stoisko Odmętów Absurdu, zaprzyjaźnionej rysowniczki tutaj z całym wydarzeniem. To u niej były noclegi dla wolontariuszy, gry TVP, no nazwijmy to tak, te produkty z rysunkami Andrzeja Mleczki, które tam podchodzą pod gry i w Empiku sprzedają się jak woda. Był Piatnik, był Fox Games i tutaj zdecydowanie tak zauważyłem w czasie relacji, że
najwięcej czasu spędziłem u Foxów, dlatego że jak zacząłem opowiadać, co tam można złapać na tym stoisku, to się okazało, że tak naprawdę najwięcej ciekawostek, no bo Sagrada była w bardzo dobrej cenie i oni tej Sagrady oficjalnie mówili, że sprzedali 100 egzemplarzy i wszystko sprzedali. I to była godzina jakaś 16, zostali bez Sagrady, więc 100 sztuk Sagrady po stówce poszło. Były nowe komiksy, Hokus i Pokus, To jest napad, były Kroniki zbrodni. I też była wyprzedaż, taka paleta stała z grami, czyścili między innymi Sztuka Wojny, była do wzięcia. I tak sobie właśnie wyrwało mi się, że Foxy w ostatnich kilku miesiącach to takie tygrysy rynku. Michał Herman tam zaczął wypuszczać, nie wiem ile tam jeszcze jest puścizny po Wojtku, ale wypuścił tyle po prostu dobrych tytułów i tyle dobrych tytułów zapowiedział, że naprawdę ten Fox, najpierw Kroniki zbrodni, teraz Sagrada, tak? To są takie głośne gry tej jesieni, że trudno mi to jest, nie wiem, chyba top 5 wszystkich gier, z czego Sagrada jest na pewno numerem jeden, jak chodzi o tym, wszyscy o tym mówią, wszyscy chcą to kupować i tak dalej. Także Foxy zdecydowanie wybijająco się na całej tej imprezie. Tak myślę, że Foxy i Nasza Księgarnia to były takie dwie firmy, które było tak widać najwięcej. No, G3 na pewno Egmont. Co ciekawe, niestety Rebel dosyć niewidoczny. Oni byli w takim dziwnym miejscu. Byli pod schodami i to jeszcze przy wyjściu. Pod tymi schodami było tak ciemno, że nie było w ogóle widać, że to jest Rebel. I nie wiem, jak to się stało, że tak się takie miejsce wybrali, bo chyba to było wybierane miejsce, no, miejsce przy drzwiach, przez które się przelewało mnóstwo ludzi. Tyle, że jeśli to miejsce jest pod schodami, pod ciemnymi schodami i nie ma oświetlenia i tych i to wszystko jest na czarnych półkach i tych gier nie widać, jeszcze chłopaki na nieszczęście w tym wszystkim mieli czarne koszulki firmowe z napisem tam z imieniem. Więc to było tak, że na czarnych półkach, w czarnym miejscu, pod czarnymi schodami, w cieniu totalnym, stało dwóch chłopaków w czarnych koszulkach. To oczywiście jest Rebel, więc Rebel miał oblężenie, ponieważ ludzie przychodzili po te super gry, które oni mają, które ludzie znają i tak dalej. I oni bardzo dużo tego sprzedali, chociaż nie wiem, jak dużo wzięli, ale próbowałem tam przywitać się z chłopakami, to oczywiście ciężko było podejść. Także myślę, że ku zaskoczeniu wszystkich, no Rebel zupełnie niewidoczny tym razem, a oceniając całą imprezę, to co się tam działo w hali wystawców, to że były wielkie stoły na samym środku, na długości, tak oceniając na oko, tam było dobrze ponad 100 metrów długości i ze 20-30 ze 20 metrów szerokości tej sali, to ogromna powierzchnia do grania, ludzie od wydawców tłumaczący gry. I tutaj od razu powiem, jakie komentarze się pojawiały a propos tego obiektu i tej oferty, że mało poważnych gier, że brakowało i że takie to sobie. Tych komentarzy nie jest dużo, ale od razu to wyjaśnię. Te gry, to jakby, no nie wiem, planszówki narodowym organizują, jakie gry mają być na stołach. Wydawcy decydują, co położyć na stołach. A teraz policzcie sobie. Jest 1 grudnia, a co jest 1 grudnia? 1 grudnia jest szał prezentów, bo za chwilę będzie 6 grudnia, a za chwilę będzie 24 grudnia. I to jest impreza, gdzie wydawcy wiedzą, że najlepiej i najłatwiej sprzedaje się gry rodzinne, gry niedrogie i tak dalej. Więc tak, to było clue całej tej imprezy, tak? I tych gier było najwięcej prezentowanych, najwięcej było promocji na takie gry. I też taki był target, nie przychodzili smutni geekowie w swetrach, oczywiście takich też było sporo, ale jak popatrzycie, to dużo młodych ludzi, jakieś pary, dużo rodzin z dzieciakami i widać było taką świeżą krew w tym wszystkim, byli uśmiechnięci, zachwyceni takimi prostymi grami, prostymi mechanikami i to naprawdę, ja się tam czułem fantastycznie, czułem, że ludzie są dla siebie mili, chętnie sobie pomagają, chętnie tłumaczą gry, zapraszają się do stolików, także pod tym względem muszę powiedzieć, że impreza naprawdę fantastyczna. I czas na poziom drugi. Tutaj stowarzyszenie Rozwiń się i ich ogromny Games Room. I tutaj pozdrawiam Tomka, który skomentował, że tam na drugim piętrze było ciężko o miejsce. Były też sale turniejowe, które też no, ludzie czekali na turnieje na korytarzu. Ciężko było tam przejść. To są oczywiście ogromne, szerokie korytarze. Ludzie też grali na podłodze. Podchodzę do jednej takiej ekipy, pytam się, nie ma miejsca? No nie ma. A byliście na poziomie minus jeden, bo tam jest sporo miejsca. Minus jeden? A co tam jest? No, sale wystawców.
Naprawdę? Nie wiemy. No i a trzymają mapkę w ręce, i więc im pokazuje, słuchajcie, tu jest ogromna sala do grania i tu jest ogromna sala do grania. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że też jest troszkę tak, że ludzie pojechali schodami do góry, rzucili się na te sale do grania i tak naprawdę ogrom obiektu, ogrom tych wszystkich korytarzy, sal, tysięcy gier, ich po prostu przerósł. I później przeszedłem przez cały korytarz i kolejnym ludziom mówiłem, że na dole na minus jeden są jeszcze sale. Oni patrzyli na te mapki i mówią, o faktycznie, a to zaraz pójdziemy. No i rzeczywiście, jak przyszedłem tam za pół godziny, to ich nie było, ale byli następni. Więc tak naprawdę trzeba byłoby tam cały czas stać i opowiadać ludziom, że można grać w innych miejscach. Na GameStreamie rzeczywiście pełno. Na prototypach pełno ludzi. Tam oczywiście chłopaki od plażingu z tymi parawanami królowali. Odyseja, jakieś ostatnie podrygi próbowali jeszcze na finał zbiórki namówić osoby. Marcin Robka z Wiolą Kijowską prezentował swoją nową grę o porcie gdańskim. Tę grę zagram już niedługo. I też było bardzo duże zainteresowanie. No, jakby wszystkich nie jestem w stanie wymienić. W kolejnych salach był turniej właśnie w Mistrzostwa Świata w Sabotażystę i w Wizarda. Były szkolenia, które prowadzi Paweł Kurnatowski, znany jako Pablo. Szkolenia dla nauczycieli. Tam przyjechali ludzie, którzy pracują. Animatorzy, nauczyciele. Między innymi Michał Sieńko z Lublina, Sławek Wiechowski ze Sztumu. Także bardzo fajnie, że jest taka oferta, że ci nauczyciele, czy animatorzy, bibliotekarze mogą przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się, dopytać, jak rozwijać planszówki w szkołach. Na piętrze było także, wydawane były także gry z akcji Gry dla Klas. To jest tak, że można zarejestrować szkołę, przyjść z klasą i odebrać taki worek pełen gier. Pełen to znaczy, tam jest 5-6 gier planszowych w takim worku, no ale zawsze coś, no dostaje się po prostu to za darmo do świetlicy, czy do jakiejś sali matematycznej do pogrania. Była też sala dla seniorów, czyli dla osób, no jeśli przyszłyby osoby na emeryturze, które dopiero wchodzą w świat planszówek, żeby ich tam nie spłoszyć jakimiś figurkami, bitewniakami, jakimiś rzutami kostek, ale już takim Splendorem czy Azulem można byłoby przykuć ich uwagę. Ale to akurat chyba była tylko taka oferta, bo jak wszedłem do tej sali, to byłem dwukrotnie, to było dużo ludzi młodych. Jakby była to oferta dla seniorów i tam byli wolontariusze, którzy nauczyliby seniora grać, ale tak naprawdę z braku miejsca, to po chwili ta sala została po prostu zajęta przez cały przekrój społeczny. Natomiast w sali na przykład już dla dzieci, w sali familijnej, to rzeczywiście tam już były animatorki, były korony granny, było dużo konkursów, także tam rzeczywiście przyjść z dzieciakami, no i można było spędzić tam dobrych parę godzin i dzieciaki tylko by przeskakiwały od gry do gry, także bardzo, bardzo fajnie, że to granie z dziećmi się tak miło rozwija. Tam były też w jednym skrzydle, w sali 7 dokładnie, stoiska organizacji związanych z grami planszowymi, były prezentowane różne akcje, gry takie wykonywane na zlecenie. Była też sala warsztatowa, gdzie robiono pokazy, były powierzchnie dla gier bitewnych. Ja przepraszam, naprawdę jestem troszeczkę zmęczony, już będę powoli kończył. Natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć o kilku rzeczach. O godzinie 12 odbył się zlot fanów Kto Wygrywa i nawet było kilka osób. Zdjęcie mogliście zobaczyć na fanpage'u. Jest mi bardzo miło, że ktoś przyszedł. Później jeszcze do mnie osoby podchodziły i mówiły, że zapomniały, że miały stolik, nie dało się odejść. Ja wszystko rozumiem, nie obrażam się, po prostu to była taka spontaniczna akcja, że na 5 minut się spotkamy, ale było naprawdę bardzo sympatycznie. Cieszę się, że mogłem poznać osoby, które przyszły. I naprawdę myślę, że w przyszłości będziemy się umawiać już w spokojniejszych warunkach, może na Pyrkonie, na jakieś takie przynajmniej pogranie, żeby po prostu sobie usiąść na godzinę, dwie, wyciągnąć parę gier, zrobić może jakiś mały turniej, może pouczyć się między sobą jakichś gier fascynacji, popowiadać, powyciągamy jakieś śmieszne gry albo te, które wygraliście i sprawdzimy, czy rzeczywiście one są fajne. Znaczy ja mam nadzieję, że są fajne dla Was, bo ja je znam. Te gry, które wybieram, to zwykle są takie, które mam do nich zaufanie i przekonanie, że Wam się spodobają. Teraz Wam opowiem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak pisałem,
że konwent tego typu, konwent gier, to jest też zlot ludzi z całej Polski. Przyjechali przyjaciele z Wrocławia, z Śląska, z Krakowa, z Rzeszowa, z Lublina, z Trójmiasta, więc kogo ja tam nie spotkałem. Znaczy, jak zacznę wymieniać, to za chwilę kogoś pominę. Tam po prostu byli wszyscy, a niektórzy się nawet nie spotkali, bo było tak bardzo dużo osób. I jeszcze opowiem wam tak na koniec takie mniej miłe informacje, bo tutaj piszecie o cenach gier. No, ceny gier są takie, a nie inne. Co to znaczy, że ceny wyższe niż w sklepie? No, w którym sklepie? W takim sklepie, który zarabiam złotówkę na grze? No nie, no tak się nie sprzedaje. Ceny są niższe. Niektórzy się do tego dobrze przygotowali. Ja uważam, że ceny były niezłe. Ja zresztą chodziłem badałem na stoiskach te ceny, wrzucałem na grupę granie z dziećmi i pokazywałem, które gry są naprawdę w dobrej cenie. Można też z wydawcami się dogadać, można kupić kilka gier i negocjować. Rozdawałem rabaty, więc można było też fajnie sobie urwać. Tam widzę, że Tomek skorzystał z tego rabatu 20%, więc na Lucrum Games mógł zrobić kombosa, kupić grę z rabatem 20%, zapłacić za nią ponad stówkę, kupić sobie Yeti albo Gaia jeszcze za dychę i jeszcze, jak powiedział hasło z Lucrum, Lucrum rządzi, to jeszcze dostałby dodatek Flowers do Aury. Więc tak naprawdę jeśli ktoś chce sobie fajnie coś złowić, to zrobi. Jeśli się dogada z wydawcą, to też na pewno dostanie jakąś zniżkę, jak kupi jedną, dwie, trzy gry. Znaczy jedną to może nie, ale dwie, trzy. Oczywiście są tacy wydawcy, którzy po prostu walą 10% zniżki i to jest koniec. Ale było bardzo dużo wydawców, którzy dawali 20-25% w dół. Byli tacy, dawali 30%. A byli tacy, o czym mówiłem wcześniejszej części, że dawali minus 50%, na przykład jak nasza księgarnia na choinkę. To jest nowa gra i ona naprawdę jest chwalona. Więc to chodzi o to, żeby wypchnąć tej choinki tak dużo, żeby ludzie mówili, że ona jest fajna. I po prostu wystarczy poprosić ludzi, żeby o tym mówili, o tym napisali. I robi się dobry hype na grę. Ciekawe jest to, że ja nie chcę się jakby skupiać na jakimś jednym czy dwóch negatywnych komentarzach. Ktoś tam mówi właśnie, że fajna impreza, ale te 20 minut to było przegięcie. No dobra, okej. Już mówiłem o tym, organizatorzy przepraszają za te 20 minut. Nadrobili, myślę, wszystkie winy za to, że tam po prostu przez cały dzień nie było później w ogóle kolejki. Natomiast już totalnie mnie zagotowałem przy jednym komentarzu i powiedzcie mi tak uczciwie, napiszcie, co o tym sądzicie. Gostek, dziewczyna się pyta na wydarzeniu, jaka jest teraz sytuacja kolejkowa, ile będę czekać? A gostek jej odpisuje, to już jest koło godziny 12:00, czyli nie ma w ogóle kolejki, jak sobie opisuje. Kolejka okrąża stadion, zawija, nie masz po co przychodzić. I po co ludzie takie rzeczy piszą? No po prostu opadają ręce. Więc już nie wytrzymałem i mówię, że dziewczyna przychodziła, a kolega bez eliminacji został trolem dnia. No i on się oburzył, że on to może jest i trolem, że impreza taka, tu beznadziejnie, a ceny wyższe niż w Empikach i Smykach. No i to jest, znowu po prostu pokazuje poziom tego człowieka, że wprowadza dezinformację, bo wcale tak nie było. Wydawcy muszą też swoje zarobić, dlatego że ci wydawcy płacą parę tysięcy złotych za to stoisko za jeden dzień. Parę tysięcy złotych. Za stoliki pokazowe dodatkowe pieniądze, za ludzi dodatkowe pieniądze, za transport dodatkowe pieniądze i za nocleg dodatkowe pieniądze. I to nie jest tak, że to wydawca wyprodukował, to on super zarobi. Suma tych kosztów i praca dla ludzi w weekend, ich delegacje, diety, przejazdy, to jest ogromny koszt. Ogromny koszt, naprawdę ogromny koszt. I też wydawcy nastawiają się, no, jeśli przychodzą geekowie, którzy tam polują na okazję i oni znają ceny, oni wiedzą, jak się szuka na e-shopie, oni mają jakieś kody do kodów, jeszcze do kodów i wychodzi im gra poniżej ceny zakupu i tam jakiś sklep na jakąś literę z jakąś nazwą czy cokolwiek tam zarabia złotówkę na grze, to już jest sprawa tego sklepu, ale wydawca na takiej imprezie po prostu pokazuje ludziom gry, przychodzą ludzie po prostu z ulicy. I to nie jest tak, że ktoś chce ich oszukać. Nie. Cena rynkowa gry jest powiedzmy 100 zł, wydawca sprzedaje ją za 80, wy w necie kupicie ją za 60 i to nie jest tak, że... To jakby osobny temat na audycję, ale to nie jest tak, że ktoś tam ich okradł 20 zł. No nie, na tą grę trzeba czekać, jest ryzyko, że będzie uszkodzona i trzeba też ją znaleźć, trzeba ją później instrukcję przeczytać. Tutaj wszystko macie na miejscu. Zamykam temat cen.
Uważam, że w tym roku na Narodowym większość wydawców zrobiła naprawdę fajne akcje promocyjne. Nastawione na to, żebyście kupili 2-3 gry, dostaniecie rabat, dostaniecie dodatkową grę, dostaniecie cokolwiek i też weźcie to pod uwagę. I zawsze pamiętajcie, że wydawcy uczą was grać, organizują ludzi, organizują te pokazy, stoły, wszystko, 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 a to wszystko ma swoją cenę. Tu jesteście po prostu obsłużeni zwykle jak królowie. Uważam, że była to impreza niesamowita, o ogromnej energii, o ogromnym potencjale, święto graczy, wielki planszówkowy finał roku. Ja wiem, że będą jeszcze inne imprezy, mniejsze, większe, średnie i tak dalej, ale takich na potężnym obiekcie, o którym mówi cała Polska, gdzie Polsce docierają do 1 300 000 osób, po prostu taki naprawdę piękny finał, naprawdę niezłego planszówkowego roku. Mieliśmy mnóstwo premier, mnóstwo głośnych premier, jeszcze sporo zapowiedzi. Ogromne uznanie dla awangardy, dla Ignacego Mościckiego, który tym wszystkim zarządzał, dla Kai Michałowicz, któremu była jego prawą ręką i dla 200 osób, które pomagały przy całym tym wydarzeniu. Ogrom pracy, dzisiaj pozostaje wielkie zmęczenie i ogromna satysfakcja. Planszówki na Narodowym koniecznie wpisujcie sobie w kalendarz w przyszłym roku i przyjeżdżajcie, no bo planszówki na PGE Narodowym bez kolejek. 7000 opasek zostało wydanych przed godziną 17, a później pytanie, ile dokapało, czy będzie 7500, czy bliżej 8000, to zobaczymy. Na pewno padł rekord, także naprawdę coś niesamowitego. Ludzie grają, ludzie chcą grać, chcą się bawić. Planszówki Narodowym bardzo polecam. Ja jako prowadzący fanpage planszówek na PGE Narodowym muszę powiedzieć, dobrze, że to się już kończy, bo będę się mógł zająć innymi rzeczami, już skupić się też na tak zwanej mojej końcówce roku i oczywiście na kto wygrywa. Także słuchajcie, ja bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wyszło dłużej niż sądziłem, ale mam nadzieję, że się podobały. Bardzo chciałbym, żeby podcasty się pojawiały, będą goście, będą ciekawe tematy. Już kilka podcastów mam nagranych i mam też umówionych kilka osób jeszcze w grudniu do przepytania. Mam nadzieję, że pomożecie mi zrobić bardzo ciekawą audycję o grach planszowych, o specjalistach, o pasjonatach w tym hobby, o najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych też tematach, takich, które was nurtują, tak żeby można było sobie tego posłuchać. Jak mnie było słychać, piszcie i wchodźcie na Kto Wygrywa. 2 razy w tygodniu gramy, poniedziałek, czwartek od godziny 12. Bardzo, bardzo fajne gry i muszę wam powiedzieć, że w przyszłym roku takie będą torpedy na Kto Wygrywa, że nic tylko grać. Dziękuję bardzo, Tomek, Kto Wygrywa. Pozdrawiam i do usłyszenia.